broń. Ale myślę, że tutaj się oddalę trochę od... Słuchajcie, jest skwarnie miłosierny. Jest chyba z 30 stopni, albo 35. Mam już tutaj lewy zestaw uszykowany. Wojtek za mną nagrywa. Zrób Wojtek zbliżenie tutaj. Prawa komora jest to pelet, konopia i pokruszone kulki. Też testowe, takie, które testujemy na przyszły rok. Wszystko zalane squidem. A prawa komora, Wojtek, podejdź bliżej. PV-ka i mały bałwanek, kulka testowa, morwa sobieski, nowy haczyk, ostry. Do tego jeszcze tutaj, o, zrobiłem pastę peletową i to wszystko leci pod drugi brzeg. I tak być tam za kaczkami. Mamy osondę, za chwilę wysąduję, zobaczę, jaka tam jest głębokość. Myślę, że z metr, 2 metry gdzieś od drugiego brzegu. A prawy zestaw poślę tutaj w stronę bliżej stanowiska numer 7, bo tam widzę, że ryba się pokazuje. Także najpierw wywieziemy ten lewy, a potem nagramy tą prawe wózko. Działamy. No, a prawy zestaw się zdecydowałem wywieźć tutaj blisko drzewa, bo widzę, że jakaś ryba tam się kręci. Nie wiem, czy to są karpy, czy amury. I tutaj też delikatnie tej zanęty, co tam. A w lewej komorze pelet rozmoczony i bałwanek z orzecha tygrysiego, kulka tonąca i pop-up. Do tego PV-ka, czyli delikatnie zobaczymy do wieczora, co się będzie działo. I to wywożę, gdzieś tam zobaczę na osądzie, jakie są głębokości, czy w ogóle ryby się pokazują. Ale myślę, że tutaj się oddalę trochę od brzegu, bo widzę, że są jakieś drzewa i krzaki. No i będziemy czekać zabraniem. Weź podbieram. No tutaj. W lesie. Jeszcze ryba, tak? Ale góra jest długo. No dobra, witajcie. Myślę, że dobrze mnie słychać. Kawka zaparzona. A kawka nad wodą smakuje najlepiej. Więc przyszedł czas na takie małe rozpoczęcie tego filmu. Tutaj musicie wybaczyć, ale Wojtek łowi sobie na spławik. Nie będę mu przeszkadzał. Łowi tam jakieś ładne wzręgi. Nie? Mhm. Ta pierwsza była fajna, taka gruba. No. I dwa, trzy zdania, gdzie jesteśmy i dlaczego tu się znowu pojawiliśmy. Znajdujemy się na łowisku Stary Staw i kto ogląda dobrze moje filmy, to może pamięta, jak dwa lata temu byłem tutaj z Krzychem właśnie i z Agnieszką i z Rafałem na 5 i 6 i obiecałem sobie, nawet to na filmie powiedziałem, że będę chciał przyjechać tutaj z Wojtkiem, ponieważ od razu, można powiedzieć, zakochałem się w tej wodzie. Cisza, spokój, stanowiska fajne, kolega kiwa, gdzie nie wiedziesz, to wszędzie znajomi. I byłem w tym roku z Krzychem tu na rozpoczęciu sezonu na stanowisku numer 2. Nie udało nam się nic złowić. Nie było po prostu ryby tam w naszym rejonie. I rozmawiałem tutaj z właścicielką wody, panią Olą. Gorąco pozdrawiam. I powiedziałem, że chciałbym tu przyjechać z Wojtkiem i czy w ogóle jakie są wolne stanowiska. Powiedziała, że cały rok praktycznie Wojtek ma rybę. Cały rok ma zajęty
ale może wziąć ode mnie numer telefonu i może mnie wpisać na listę rezerwową. Jak coś się zwolni, no to pisze SMS-a i czeka 10 minut, ja bo biorę, bo nie biorę. No i sprawa wygląda tak, że dwa razy dostałem SMS-a od Oli, odmówiłem. Niedawno dostałem trzeciego SMS-a i postanowiłem, że... Proszę. Postanowiłem, że nie będę trzeci raz odmawiał, a że niedawno wróciłem z ryb, w sumie w zeszłym tygodniu, więc nie planowałem, że w ten weekend gdzieś będę jechał. No ale mówię, dostałem SMS-a, że zwolniła się szóstka. Stanowisko fajne, rybne. Jest gdzie łowić, bo jest dużo opcji. I postanowiłem, że przyjadę z Wojtkiem. Wojtka się zapytałem, Wojtek, chciałeś tu przyjechać? Tak. Powiedział tak. Także ja się cieszę, że jestem znowu na rybach. Cieszę się, że ze mną Wojtek i razem spędzimy ten weekend. Jutro dojedzie do nas żona na cały dzień. Zamówiliśmy sobie obiady. Pogoda super. No słuchajcie, dzisiaj jak jechaliśmy, to było chyba 35 stopni. I około godziny 18 przyszła tutaj burza. Trochę popadało, ale można powiedzieć, że to tak ta burza przeszła bokiem i ten deszcz jakoś nie był super mocny. Koledzy tutaj na piątce, już się dowiedziałem, siedzą od środy, mają parę ryb złowionych i parę ryb też jest złowionych na dalszych tam stanowiskach, ale ogólnie mówią, że no jest trochę słabo, trochę lipa. No nie ma się co dziwić, no bo są upały, nam tak samo, nie chce się, tak powiem, normalnie funkcjonować, jak jest 35 stopni. Więc czekałem na tą burzę, czekałem na ten deszcz, licząc, że trochę tutaj zamiesza wodą i trochę dotleni. Wiało mocno, trochę popadało, około pół godziny, 40 minut, więc liczę, że coś uda się złowić. Łowimy tak, ja łowię na dwa zestawy karpiowe. Lewy mam tam i łowię pod drugim brzegiem. Drugi mój zestaw jest tutaj i łowię za krzakiem na końcu zaczepów na 1,7 metra. I trzeci kij po prostu tutaj dokupię Wojtkowi. No i on sobie łowi na spławik z kołowrotkiem albo bacika 6-metrowego też ma rozłożony, więc zobaczymy, co się wydarzy. Czekamy za braniem. Ja dopiję kawkę, nie zanudzam. Trzymajcie kciuki. No więc sprawa wygląda tak, że siedzę sobie tutaj, piję kawę. Wojtek łowi na spławik i patrzę, co? Karp wyszedł. Tam jest taki, kurczę, może potem takie drzewo, taki konar, o tu gdzieś, tu w tym miejscu gdzieś na dół, o tutaj taki, wyszła fala, no to na 100% był karp, więc tak czy tak tutaj planowałem na noc sobie zostawić jeden zestaw, więc jeden już tutaj zostawię. Dolęciłem trochę delikatnie paletem, pokruszonymi kulkami i konopią, tam założyłem Roni Riga z Cezarem, 1-2 metra chyba na spadzie, nie chciałem za blisko tam płynąć, bo tam chyba są jakieś zaczepy, więc ten zestaw już zostawiam do rana i czekamy. No, Wojtek przestał łowić na spławik, także ja wywożę trzeci kij. PV-ka, miękki przypon, tutaj jest kulka testowa z pop-upem Squida, czyli Caligula. No i tym zestawem lecę tam pod drugi brzeg.
Dzięki. Razy przewoziłem. Wnętrze ma zaczepkę. Wiązłem kawałek dalej, wnętrze ma zaczepkę. Za trzecim razem miałem na haczyku ten, nie? I nie spod tego, tylko tam dalej, wiesz? Przy tej trawie. Przepłynie to. No tak. No fajnie, fajnie było. Dobrze, że to przewiozłem, nie? Kurde, śmiało. Kawa czy ileś, czy się położyć? I się położyłem, nie? Kocam się ominąłem, nie? A długi ty. No. Jest taki, nie? Jest, wiesz jak jest, nie? Niecierpliwy jest. No i pięknie. Zestaw przywieziony przed chwilą. Kolega miał branie. Sąsiad, tutaj z godzinkę temu, bo jakoś tak? Ja się przebudziłem. Mówię, kawa czy przywozić zestawy? Ale postanowiłem, że przewiozę i to był strzał w dziesiątkę. Lekko donęciłem towarem. Świeża kuleczka. I mamy to. Dobra. Dobra, sprawa wygląda tak, że jest 6 rano. Będę mówił trochę jeszcze po cichu, ponieważ Wojtek śpi. Jestem mega zadowolony, bo udało się złowić ładnego karpia, około 12 kg. Fajny taki długi wyścigowiec. Fajnie powalczył. Próbował tutaj mnie oszukać, bo wpływał w zaczepy, ale no, udało się go bezpiecznie wyholować. Także wszystko odbyło się perfekcyjnie, fotki fajne. Sąsiad tutaj przyszedł pomóc mi podebrać tą rybę, zrobić zdjęcia. Generalnie po nocy u mnie nic się nie wydarzyło i właśnie tutaj sąsiad z piątki złowił karpia pełnouskiego. No i ja się też przebudziłem, wstałem, to była gdzieś godzina koło 5. No i biłem się z myślami, czy przewozić zestawy, czy mają leżeć, no bo zbliża się poranek, jest to taka w sumie najlepsza godzina nabrania, czy może zrobić kawę, a może iść spać dalej. No i postanowiłem, że dwa kije przewiozę. I tak zrobiłem. Lewy tutaj
lewy kij przywiozłem spod drugiego brzegu na środek wody pod marker, bo wczoraj jak szedłem spać, to ryba tam się kręciła na środku, tam jest jakieś 3,5 metra i tak się biłem z myślami, czy tam jednego nie postawić, więc myślę, że dzisiaj spróbuję może na noc tam zostawić przy markerze na głębokiej wodzie, bo spod drugiego brzegu nic się nie dzieje, na razie cisza. I mówię, jeszcze wezmę, przewiozę ten trzeci kij tutaj we wnęce z prawej strony i dobrze, że to zrobiłem, bo okazało się, że przypon mam źle skonstruowany. Tam miałem założonego, mam to teraz oczywiście jeszcze, Roni Riga i nie wiem, jak to wczoraj zrobiłem, bo przeoczyłem to, dość ważną sprawę na Roni Rigu przy końcu przyponu, jak jest haczyk, powinno być dociążenie, żeby ten przypon ładnie leżał na dnie, a sam haczyk z kulką się unosił. No i po nocy zwijam zestaw, patrzę, a tam nie ma dociążenia założonego, więc albo mi spadło, w co wątpię, albo po prostu nie miałem założonego tego i no to był błąd, tak? I popływałem sobie trochę łódką tam z lewej strony przy tym aladrzewie, tam gdzie są też zaczepy, krzaki. Wywiozłem sobie dwa razy na 0,9 metra, dwa razy wywiozłem, zwinąłem, zobaczyłem, czy nie ma zaczepu. Okazało się, że na EOSondzie pokazuje mi jakieś takie wskazania. Myślałem, że to są krzaki, no a się okazało, że to jest czyste miejsce, 0,9 metra. Donęciłem tam trochę tym peletem, tymi kulkami i konopią. Założyłem dociążenie na Roni Riga, założyłem świeżą kulkę, założyłem tam orzech tygrysi po papa i wywiozłem trzeci raz na 0,9 i mówię, co, nie robię kawy, idę się położyć. Powinąłem się tam kocem ładnie na łóżku, maturolada, no. Pojechał ładnie, pojechał wzdłuż tam tych zaczepów, ale udało się jakoś bezpiecznie rybę, tak powiem, wyciągnąć. Nigdzie tam żyłka nie zahaczyła. No i fajnie powalczył. Także jestem już zadowolony. Fajnie byłoby jeszcze oczywiście zrobić jakieś branie, bo zawsze tak jest, że jak się złowi jedną rybę, to chciałoby się więcej. No ale zobaczymy. No i zrobiła się 6 rano. Ja już spać nie idę. Słoneczko wychodzi, przebija się tu za drzewami. Nie zawsze będę to powtarzał, że kawa na rybach jest najlepsza. Tutaj sobie uszukowałem, nie wiem czy widać, pokażę, kocyk. Za plecami mam, bo dziś ma być znowu ciepło, ale na teraz tak jest. Będę sobie pił kawę, owinę się lekko kocykiem, będę patrzył na kije, będę patrzył na wodę i będziemy czekać za kolejnym braniem. Do później. Zrobiłem sobie nowy przypon na miękkie plecionce, nowy haczyk. Trzeba założyć świeżą przynętę. Oczywiście kulki nieopisane jeszcze. Robimy małego bałwanka.
pięknie. Idealnie. Dobra, ostatnia nocka, ostatnie popołudnie. Przewozimy, przy okazji sprawdzam, czy nie ma zaczepu. Czyściutko. A echo sonda pokazuje, że są jakieś krzaki. No i z tego miejsca wyjechał mi dzisiaj rano karp. Wiaterek wieje właśnie w tą stronę, więc zobaczymy. Zmiana zestawu. Trochę peleciku, trochę kanopi, trochę pokruszonych kulek. Ciężarek kamienny. Ale widzę, że coś na haczyku jest, ale możliwe, że to przy zwijaniu jakieś zielsko. Ciężarek nie śmierdzi. Zobaczymy jak kuleczka. Ładnie pachnie. Sprawdzimy haczyk. Kuleczkę damy nową. Jeszcze nie wiem jaką. No nie, tutaj przypon zmieniam, przepraszam. Albo nie zmieniam przyponu, zmieniam kulkę tylko. Nie wiem, czy dobrze widać. Jeden, dwa metra, jeden, trzy. No nie wiem, co to te kreski takie są. Jakie dziwne odbicia od dna. Może coś mam źle ustawione, bo ja się jeszcze uczę tej osądy. Generalnie tutaj jest płytko. Na środku do 1,5 metra, 1,3, 1,4, a teraz chodzi tutaj. Półtora metra. I tu się wypłyca. O, tu jest metr, to jest jakby taka półka, górka 0,9 metr. Dobra, metr wody, kładę. Tutaj było fajnie, nie? Może napłynę jeszcze raz łódką. No i tu już się dzieje. Tu się zmienił kolor z czerwonego na żółty. 1,4 0,9.
O, i tu się kończy, 1,6. Chociaż to jeszcze jest. Dobra, wracamy. Zawracam, 1,7. No i tu będzie środek. I tu już pewnie jest czyściutko. 1,8. 1,7. 1,8, 1,7. Dobra, szykujemy kolejny zestaw. Prawy już wywiozłem na 1,6 metra pod drugi brzeg. Lewy myślę, że tak się waham właśnie, czy dać pod marker, czy jednak pchać je tam. Chyba spróbuję tam, ale na głęboką wodę. Spróbuję znaleźć jakieś takie głębsze miejsce, 3 metrowe. Gdzieś tam wyrzucę zestaw. Dobra, zanęta. Nie będę tego brał do domu, więc leci do łódki. To się w wodzie rozpuści, nie ma problemu żadnego. No i łyżka taka peletu drobnego z kulkami i z konopią. Czy dużo? Nie wiem. Woda jest ciepła. Myślę, że to do rana zniknie. Dobra, zestaw. Moi drodzy. Coś takiego, kulka testowa i delikatnie ananasik. 1,7 tu będzie spadać, 2,1, 2,4, rybka przyklejona do burty. Też fajnie byłoby tu zostawić 2,7 metra. 2,7, 2,7, 2,9. I tu się zaczyna teraz blat, 3 metry, o. I ciekawe, jak daleko on się tam ciągnie. No i ryby są jakieś. O, tutaj jest fajne miejsce, z 3 metrów na 2,8 idzie do góry już. Taka półeczka, może tutaj zostawić. Dwa,7, tu coś pokazuje, ale nie wiem co to jest. 2,8. Tu zostawię, 2,8 metra. O, 2,6, idealnie. 2,7. Czyli tutaj zostawiłem zestaw. Dojechała, siedliśmy razem obiad, trochę się, tak powiem, brania. Daj tutaj. Oj, Maciej, zwiń. No. O tyłu, karaś, z ręka, nie wiem. Ale coś jest? Nie jest coś. Dobra. O! O, ale pięknie. Ty, tego karaśa już nie widziałem. No to nie jest tak szybko, bo... No na fajfa. Mokre ręce mam. Trudno. No i tak to jest, słuchajcie, przyszło popołudnie i doczekaliśmy się brania. Opuszczenie, lewy zestaw, ten, który niedawno wywoziłem. No ale niestety nie karm mnie amur, tylko sporej wielkości karaś. No myślę, pod 2 kilo mógł mieć. Także tutaj Wojtek mi pomógł go wyholować, zrobiliśmy sobie zdjęcie. No i oczywiście wypuściliśmy go do wody. Tak nie pamiętam na czym skończyłem, że żona była, za dużo się nie działo. No, przed nami ostatnia nocka, jutro się zwijamy. Myślę, że będziemy się zwijać trochę szybciej niż zawsze. Doba jest do 13 z tego co pamiętam, no, ale jutro znowu mają być upały, więc myślę, że od rana
jak wstaniemy, to będę powoli już wyciągał tu wszystkie rzeczy z namiotu i się pakował. I może umówmy się tak, że wyjdzie z tego jakiś taki krótki film. I jakby się nic nie działo w nocy czy rano, no to już nie będę, tak powiem, nagrywał zakończenia, tylko uznajmy zakończenie teraz. Wojtek, ty chcesz coś powiedzieć do kamery? Jak było? Fajnie było. Poczekaj, bo ciebie nie widać. Fajnie, ale mało. Ale mało czego? Ryb i czasu. No, no ale wiesz, upał taki, nie? Mhm. Ale tu ładne ryby połowiłeś, nie? Ile mieliśmy tutaj? O Boże. No, 20-30 sztuk lekko. Tak. No. Także fajnie, bo tutaj duże miejsce na tej szóstce. Tutaj Wojtek sobie łowił z prawej strony. Tu jeszcze jest jeden zestaw karpiowy. Tak po cichu liczę, że może tenki rano odjedzie. Także zobaczymy. Także co, kolejny wyjazd z Wojtkiem na plus. Udany. Nie? Pojedziemy jeszcze? Oczywiście. Musimy. Musimy. No. My zaczynamy niedługo urlop, wakacje, wyjeżdżamy odpoczywać i myślę, że jak wrócimy, to jeszcze latem gdzieś sobie wyskoczymy, nie? Mhm. I połowimy. Może na jakąś inną wodę. Spoko. Dobra, pożegnać. Nara. Na razie. No jestem w szoku, zdziwiony. Jest branie. Ale mi się nogi trzęsą. Kurczę, super. Drugie branie. Delikatnie i żyłka do góry cała zapięta, no. Ma to tak tykać? No? Ma to tak tykać? Ostatnio. A daleko nie. Co je kanibal na śniadanie? Ani trochę. Już mówisz, że pójdzie na to. Na to? No na że jeszcze coś liczysz na to. No, pójdę chyba. Jest. Ta wędka po tym karasiu, wiesz? Super. 15 kilo może mieć. Dobra, kamera nagrywa się, chodź Wojtek ze mną. 22 z workiem i z podbierakiem, około 20 z grosza.
ale pięknie. Ale nie dał się szybko wyholować. Zobacz, jak możesz zdjąć fotki. Jak nawet tak zadowolone? Ale ciężkie. Dalej, jeszcze jedna fotka i wypuszczamy. Odkazimy rankę. Pyszczyk ma taki zmęczony, widać. Ale piękna ryba, polega jeszcze. No. Co? Wejdź w książkę.